Krystyna Danilecka Wojewódzka przyjęła propozycję objęcia funkcji wiceprezydenta, stając się pierwszą kobietą na tym stanowisku w Słupsku. Słupskie Centrum Kształcenia Praktycznego zorganizowało konkurs fryzjerski, którego tematem przewodnim były cztery pory roku. Na zakończenie oświadczenie klubu radnych PO zaprzeczające informacjom o ewentualnych rozmowach koalicyjnych z prezydentem Biedroniem. Potwierdziły się spekulacje dotyczące objęcia funkcji wiceprezydenta przez Krystynę Danilecką Wojewódzką. Była dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 1, radna i kandydatka na prezydenta sprzed 4 lat przyjęła propozycję złożoną przez prezydenta Roberta Biedronia i z dniem dzisiejszym rozpoczyna pracę w nowej dla siebie roli. Głównym polem działań wiceprezydent Danileckiej Wojewódzkiej będzie oświata, kultura, opieka społeczna, sport i służba zdrowia. Pani prezydent, panie serdecznie dziękuję. Przyjmuję zadania do wykonania. Dziękuję pani prezydent. Oddaję głos pani prezydent. Jest do waszej dyspozycji. Jakie największe obawy? A nie mogę zaczynać od obaw. Przy takim człowieku z taką energią ja mam zaczynać od obaw? Kochani, ja serdecznie dziękuję za cierpliwość, ponieważ wiem, że tak od tygodnia trochę zwlekałam z informacją, ale ja tydzień temu dostałam propozycję i rzeczywiście się bardzo poważnie zastanawiałam. 4 lata temu dostałam propozycję od prezydenta Kobylińskiego na to, żebym została jego wiceprezydentem. Wtedy nawet nie podjęłam rozmowy. Uważałam, że to w ogóle nie jest to miejsce, ani ta osoba, z którą chciałam pracować. Natomiast prezydent Biedroń jest osobą, od której podejmuję te zadania do wykonania. I bardzo proszę o to, żebyście tak mnie traktowali, że ja nie jestem osobą, która ma jakiś prestiż tutaj, tylko jestem osobą po to, żeby wykonać naprawdę ważne zadania, które są niewątpliwie bliskie mi, podobnie jak prezydentowi Biedroniowi. Na konferencji powróciła również kwestia stanowisk sekretarza i skarbnika miasta. Jak tłumaczył prezydent, w obecnej chwili trwają prace nad uchwaleniem budżetu miasta na 2015 rok i co najmniej do czasu ich zakończenia zarówno Agnieszka Nowak, jak i Dorota Bałukonis pozostaną na dotychczas piastowanych przez siebie stanowiskach. Robert Biedroń użył metafory, porównując obie panie do pilotów lecącego samolotu, których przyszłość przesądzona zostanie dopiero po wylądowaniu. Czy bezpiecznym? To zależy od ich umiejętności, bo na obecną chwilę przyszłoroczny budżet wydaje się podziurawiony niczym płyta lotniczka w Modlinie. W środę w Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się konkurs fryzjerski, którego tematem przewodnim były cztery pory roku. Swój udział w imprezie zgłosiły cztery placówki, których pracę oceniało jury w składzie przewodnicząca Ewa Sakowicz, wizażystka i właścicielka firmy Wizart, Wojciech Bielecki, fotograf, właściciel firmy Press Invest i Dominik Dębicki, stylista w salonie urody Duo Color w Słupsku. Jest to konkurs fryzjerski o bursztynowy grzebień. Dzisiaj uczestnicy, którzy występowali na początku tego tutaj projektu, przedstawili, kogo będą czesać i jakie będą fryzury modne, czyli na pewno i wiosna, i lato, i zima. No i tutaj każdy z nich ma swój pomysł i chciałby jak najlepiej pokazać się ze swojej strony, ze swoich umiejętności, nie tylko praktycznych, ale myślę, że też i teoretycznych. Jest to młodzież i ze Szczecinka, i z Kościerzyny, z miast, które odpowiedziały na nasze zaproszenie, bo wysyłaliśmy do różnych miejscowości i z tych właśnie ośrodków chętnie do nas przyjechali. Myślę, że tutaj jest kwestia tego, jak młodzi ludzie widzą siebie w różnych sytuacjach, tak? Czyli jak to ma wyglądać zimą, czy wiosną, czy latem, czy to będzie warkocz, czy to będzie, tak jak tu powiedziała uczestniczka, królowa śniegu, czyli wszystkie możliwości, które są dostępne, może nie na co dzień we fryzurach, ale właśnie przy takich niezwykłych okazjach, jakichś takich uroczystościach. Każda uczestniczka konkursu otrzymała do dyspozycji modelkę, na której mogła się twórczo powyżywać za pomocą dowolnych kosmetyków i asortymentu fryzjerskiego. Uczniowie już od września zostali przygotowywani do tego tematu. Wykorzystywane są wszystkie środki możliwe we fryzjerstwie, do stylingu. Nawet mamy malowanie ciała, co widać na modelkach, tak? To zostało zaprezentowane. Oceniana jest cała, może oceniany jest całokształt, tak? Przepraszam. Ponadto fryzura musi być dopasowana do stroju i odwrotnie, jak również, no, tak jak mówiłam, temat przewodni 4 pory roku, tak? To wszystko musi komponować ze sobą. Nie ukrywam, że jury ma twardy orzech do zgryzienia. Mamy 10 uczestniczek od nas z Centrum Kształcenia Praktycznego. Odbywają tutaj uczniowie praktyczną naukę zawodu z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych. Również startują dziewczynki ze Szczecinka.
z Kartuz i z Bydgoszczy. My jesteśmy od strony technicznej, aby ucznia wspomóc, tak? Więc fryzury zostały najpierw przygotowane przez uczniów, czyli może przygotowane, znalezione, tak? Potem pytały dziewczynki, czy mogą takie być, zgodne z panem roku. No nie ukrywam, że troszeczkę tam żeśmy naprowadzały, ale wszystko już one, naprawdę. To jest może tak, zasada zdrowej rywalizacji, tak? Żebyśmy my za dużo nie brały udziału, a one żeby się pokazały. Ponadto istnieje trend, że w szkole, nie chcę tutaj nikogo ani wyróżniać, tak? Ani niżej. Po prostu twierdzą, że uczniowie technikalni mają raz w tygodniu tylko zajęcia praktyczne i mało co umią. No niestety, nie chcę tutaj podważać niczyjego autorytetu, ale zobaczymy na koniec konkurencji, tak? Co potrafią uczniowie, którzy mają tylko raz w tygodniu praktykę. Zgromadzona w budynku Centrum Kształcenia Praktycznego młodzież mogła również wziąć udział w prelekcji makijażystki Emilii Borek i obejrzeć pokaz mody projektantki Mileny Sakowicz. Pierwsze miejsce zajęła Weronika Toruńska z Zespołu Szkół Technicznych w Kartuzach. Drugie przypadło Agnieszce Mach z Zespołu Szkół nr 1 w Bydgoszczy, zaś na najniższym stopniu podium stanęła Paula Pawłowska z Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, odbywająca naukę zawodów Centrum Kształcenia Praktycznego w Słupsku. Jury wyróżniło również reprezentującą słupskie CKP Marię Basarab. Platforma Obywatelska wprowadziła do Rady Miasta aż 9 swoich przedstawicieli. Szybko pojawiły się spekulacje odnoszące się do ewentualnej współpracy radnych PO z prezydentem Biedroniem. Informacje te nasiliły się wraz z pojawieniem się na giełdzie kandydatów na wiceprezydenta Marka Biernackiego, który z ramienia Platformy piastuje funkcję radnego Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na oficjalne stanowisko klubu radnych PO nie trzeba było długo czekać. Podpisane przez przewodniczącego klubu Marcina Dadela oświadczenie powinno wyjaśnić wszystkie wątpliwości i rzuca światło na plany radnych Platformy Obywatelskiej związane z najbliższą kadencją. Prezentujemy pełną treść oświadczenia. Stanowisko koła Platformy Obywatelskiej RP w Słupsku oraz klubu radnych Platformy Obywatelskiej w Radzie Miejskiej w Słupsku z dnia 9 grudnia 2014 roku. Nie były i nie są prowadzone rozmowy o objęciu stanowiska zastępcy prezydenta przez reprezentanta Platformy Obywatelskiej. Klub radnych Platformy Obywatelskiej deklaruje pełną gotowość do współpracy z nowym prezydentem Słupska. Będziemy popierać wszelkie inicjatywy, które służą miastu, w szczególności te, które rozwiązują jego najistotniejsze problemy. Znając program pana Roberta Biedronia, zapewniamy o naszym poparciu m.in. dla inicjatyw związanych z likwidacją niektórych spółek, utworzeniem Instytutu Zielonej Energii i obniżce cen prądu dla mieszkańców Słupska, zmniejszeniem zarządów i rad nadzorczych w miejskich spółkach, obniżenia cen biletów komunikacji miejskiej, wsparcia rozwoju organizacji pozarządowych i przekazywania im nowych zadań, rozwoju systemu konsultacji społecznych, zmniejszenia zadłużenia Słupska. Za aktualne uznajemy nasze propozycje zgłaszane w trakcie kampanii wyborczej, m.in. pozyskania 500 000 000 środków z Unii Europejskiej na inwestycje rozwojowe, wsparcie tworzenia kierunków technicznych na słupskich uczelniach, uzbrojenie nowych terenów inwestycyjnych, dalsze etapy budowy ringu miejskiego, rozwój budownictwa komunalnego, zwłaszcza dla osób nieposiadających zdolności kredytowej, rozszerzenie programu familijny Słupsk. Jesteśmy gotowi do konstruktywnej pracy na rzecz Słupska i jego mieszkańców. Mamy nadzieję, że będzie się ona odbywać w atmosferze dialogu i szacunku dla wszystkich stron. Jak widać, żadna ze stron nie wyklucza wzajemnej współpracy dla dobra miasta, jednak jakiekolwiek koalicje raczej nie zostaną zawiązane.